proszę Państwa. Baterie musi mieć. A myśmy mieli takie, proszę Ciebie, pudło, że... Poradzić. Wobec tego przynoszono mu dary. I zapewne większość produktów żywnościowych, o których możemy coś powiedzieć z ewidencji archeologicznej, jaka pozostała, to pewnie były przynoszone jako dary. Ale równocześnie to, co przynajmniej znak klun dla nas jest jasne, to mamy rachunki, gdzie na przykład eremita płaci za dostawę szat, którą przywiózł na osiołku z miasta, czy też z wioski, wykonawca zamówienia, czy też pośrednicząca osoba, bo to wcale nie musiała być, musiał być wykonawca. Czyli miał środki finansowe, niekoniecznie swoje, rodzinne. No bo... Jest na fakturze, że tak się wyrażę, informacja, że transport był na osiołku? Tak, to prawda. Też. Nie, no, dodatkowe? Nie, nie. Osiołek, o ile wiem, nie otrzymywał dodatkowych pensji, ale za to chyba mógł mieć wygodne miejsce do czekania, kiedy transakcja zostanie załatwiona. To znaczy, mamy pewne czasami pozostałości pobytu osiołka też. Czyli często emici mieli zaplecze, powiedzmy, rozumiane jako właśnie rodzinę, która finansowała pewne rzeczy, czy mogła finansować pewne rzeczy. Rozumiem, że taka sama wystarczalność pełna, czyli uprawiam coś, tak, produkuję własne narzędzia, produkuję własne naczynia, produkuję własne ubrania, pewnie była trudna w takich warunkach dość ekstremalnych jednak. To prawda, to jest bliższe, że tak powiem, takiej formule, że posiadam majątek i mam pewien wpływ, że tak powiem, z konta na swoje potrzeby, niż produkcja. Oczywiście oni produkcji nie, że tak powiem, nie zaniedbywali. To znaczy, tu jest pewien dyskurs, który ciągle trwa, to znaczy w tekstach tych omawiających taki idealny obraz życia w pustelni, to oni wyrabiają produkty, które są najłatwiej do sprzedania, czyli kosze, jakieś plecionki, jakieś, mogą być również tkać coś u siebie, bo to nie przeszkadza w modlitwie. Oni to mogą robić równocześnie. Jeśli chodzi o obraz bardziej przyziemny, który archeolog odnotowuje, to ja tego za bardzo nie widzę. Tego typu produkcji, ale nie chcę negliżować, no bo jeżeli ona była sprzedana, to jej nie ma w Erenie, nieprawda. Natomiast widzę raczej zasobność wynikającą z takiej oto zasady, że on wychodził z rodziny zamożnej, bo to nie, oczywiście na pewno byli i tacy, którzy nic nie mieli, ale raczej w Fayum byli to ludzie zamożni. On posiadał udziały w majątku. Wobec tego wydzierżawiał to swój udział i otrzymywał z tego tytułu jakiś dochód w postaci na ogół właśnie żywności, nie pieniądza. Aczkolwiek my mamy również rachunki na dosyć duże kwoty pieniędzy, które nie wiemy, czy to są pożyczki udzielane przez eremitę, czy to są jakieś formy zastawu za coś. Ale w każdym bądź razie one mówią w wielu wypadkach, że to byli ludzie dosyć zamożni, jeśli chodzi o pochodzenie. No bo ta zamożność w pustelni jest trudna do stwierdzenia, ale mają również dosyć dużo obiektów, no, które no, z naszej pozycji my czasami chętnie mówimy, że są luksusowe, na przykład ładne szkło, czy ładnie wykonany talerz, no ale to był rynek w tym czasie, to były towary na rynku, wobec tego jaka była ich klasa luksusu, to trudno nam jest to określić do końca. W każdym razie oni posiadają i szklaną zastawę, i ceramiczną zastawę, mają również oczywiście i buty, których fragmenty znajdujemy, czy też nawet dobrze zachowane. Mamy również szaty ich, tu raczej w strzępach. Natomiast i mamy tekst, które mówią o ich działalności, kontaktach ze światem zewnętrznym, finansowym również. To do tych tekstów i do tych kontaktów wrócimy po informacjach Radia Tok FM. Profesor Włodzimierz Godlewski z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego jest
Państwa i moim gościem informacje już za chwilę o godzinie 11.40. Po informacjach wracamy do programu Owczarek. Widzę ciemność, w tej ciemności takie światełka. To jest akurat przy cukrzycy, tak? Czyli przy chorobach cukrzycy. To są i czory, te damy. Tak. Te okulary stworzyła osoba, która kiedyś ze mną pracowała i powiedziała mi właśnie, że ona tak widzi. To są całkiem okulary przeciwsłoneczne, ale bardzo mocno w środku zamazane w zeszłym, ale taka już zaawansowana. Czasami na przykład ktoś na przykład mnie posądza, sąsiedzi, że jakoś nie poznaje, nie? Ale ja go po prostu nie widzę, nie? Ja go dopiero widzę minę. Nie mówię, a znowu przeszedł obok pana. Zrobienie plamki. Czyli nie będę widzieć środka. Tak, nie widzę środka. Znaczy nie, ja tutaj trochę dołem widzę, więc to ale tak. Bo te osoby też widzą dołem. Mamy testowania tego typu gobli, które imitują zaburzenia wzroku i jest bezcenne. Różnie osoby widzą, a to widzą centralnie, a to bokami oka widzą, a to tylko cienie widzą, a to rozmazany obraz, a to na przykład w miarę dobrze widzą, a nie widzą schodów, nie widzą perspektywy. I myślę, że warto sobie to wyobrazić. Ale nie widzę nic. Ja widzę światło. Tak, mam poczucie światła. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Słyszał pan? Co się stało? Ja nie wiem, co się stało. Ja też nie wiem, co się stało. Ale ja wiem i powiem, co się stało. Ja, Maciej Zakrocki i moi goście. Od poniedziałku do piątku po 16.40. Reklama. Gotowi na majówkę? Od soboty w Kauflandzie kiełbasa śląska z Morlin 550 gramów, tylko 5,55. Skorzystaj z okazji i przygotuj się do majówki razem z nami. Więcej na kaufland.pl. Zapytaliśmy przechodniów, jakie plany mają na weekend. Ja będę tankował. Oj, coś czuję, że nieźle popłynę. A ja idę z koleżankami na wieczór panieński. Jak widać, na weekend mamy różne plany. Za to na następny dzień tę samą perspektywę. No kac, i co zrobić? Już dziś kup w aptece Riposton, bo na kaca sama woda to za mało. Stosując Riposton, oprócz wody dostarczasz elektrolity utracone po spożyciu alkoholu, które lepiej pomogą nawodnić organizm, oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. Riposton to prawdziwa Riposta na kaca. Autoauto.pl. Lider sprzedaży aut używanych od 15 lat. Zapraszamy do 3 megapunktów przy Alei Krakowskiej, ulicy Ostroplanckiej i w centrum przy ulicy Stawki. Sprzedajemy auta bezpośrednio od pierwszego właściciela, ale też okazje polizingowe i auta z importu. Autoauto ma 1500 aut na placu, ale każdy klient jest dla nas najważniejszy. Skup od ręki lub opieka komisowa. Sprzedaż i zamiana. Jesteśmy dla Was 7 dni w tygodniu. Autoauto.pl. Piękna akcja w Makro! Dzisiaj do bramki trafia każdy grill! Już od 24,50 z workiem węgla 5 kg za grosz! A na ruszt rzuca się kiełbasa śląska Sokołów! 700 gramów za 8,90! Makro! Mistrzem grilla! Świętuj Dzień Mamy z zapachem Si od Giorgio Armani. Podaruj jej elegancki i kobiecy zapach Si Giorgio Armani w zestawie z drugim zapachem w wersji podróżnej. Zapraszamy do perfumerii Douglas i na douglas.pl. Douglas, your partner in beauty. Dziś rozmawiamy z lekarzem medycyny estetycznej Maciejem Łukasiewiczem. Panie doktorze, ile kobiet w Polsce ma nadwagę? Aż 42%. Wiele z nich stosuje różne środki, a i tak nie może schudnąć. Jakaś rada? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal zmniejsza ilość tłuszczów wchłanianych w pożywienia, a tym samym ilość dostarczanych do organizmu kalorii. Czyli Kalominal skutecznie redukuje masę ciała? Tak, nawet u osób, u których inne metody zawiodły. Kalominal. Skuteczne leczenie nadwagi. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
11.40, Michał Poklękowski, zapraszam na informacje. Politycy czekają na decyzję Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia opinii dotyczącej Polski. To element procedury kontroli praworządności, jaką w zeszłym roku wszczęła Komisja. Przy Wiejskiej nadal echem odbija się jednak piątkowa debata i przyjęcie przez Sejm uchwały o suwerenności kraju. Według Rafała Trzaskowskiego z PO atak, jaki Prawo i Sprawiedliwość przypuściło na instytucje unijne, negatywnie odbije się na stosunkach Polski ze wspólnotą. Prawo i Sprawiedliwość, idąc na wojnę z unijnymi instytucjami i z naszymi najbliższymi partnerami, których oskarża o wasalizację Polski, o narzucanie Polsce pewnych rozwiązań, po pierwsze się marginalizuje, a po drugie doprowadzi do tego, że bardzo trudno będzie mu zabiegać o interesy narodowe bez sojuszników. Komisja Europejska swoją decyzję ma podjąć około południa, a Rafał Trzaskowski z Platformy Obywatelskiej już niedługo będzie gościem Mikołaja Lizuta w programie A teraz na poważnie, to zaraz po południu. Ponad 100 osób zginęło w serii 7 eksplozji samochodów pułapek w Syrii. Doszło do nich w dwóch leżących na zachodnim wybrzeżu miastach Tartus i Jabla, będących bastionem syryjskiego reżimu. Takie informacje przekazało dziś Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. W wyniku tych eksplozji rannych zostało co najmniej 120 osób. Pierwszy światowy szczyt humanitarny ONZ rozpoczął się w Stambule z udziałem przedstawicieli rządów, organizacji humanitarnych i obywatelskich, a także potrzebujących społeczności i młodzieży. Polskę w Turcji reprezentuje premier Beata Szydło. Słuchasz informacji TOK FM. Polacy w porównaniu z ubiegłorocznym zestawieniem w rankingu Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie awansowali od wielokaty na 20 miejsce. Reprezentacja Kanady, która w niedzielę wywalczyła w Rosji Mistrzostwo Świata, w nim prowadzi. Teraz to wszystko. Kolejne informacje w Radiu TOK FM w południe. Zapraszamy. Pogoda. Dziś w większości regionów pogodnie, miejscami sporo słońca. Po południu chmur przybędzie jednak na zachodzie i tam może przelotnie popadać i zagrzmi. Będzie za to ciepło. Na termometrach od 23 stopni w Trójmieście, przez 26 w Warszawie i Krakowie, 27 w Katowicach i Wrocławiu, do 28 stopni w Poznaniu i 29 w Szczecinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9:00 w Radiu TOK FM. Na audycję EKG zaprasza sponsor Peugeot, oferujący program Peugeot Perfect Drive. Cezary Łasiczka, program Owczarek, studio profesor Włodzimierz Godlewski z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiamy o pustelnikach, eremitach, dawno, dawno, dawno temu, ale też i niedawno. Przed informacjami mówił Pan o tekstach, które wskazują na kontakt eremitów ze światem zewnętrznym, ale zanim może do tych tekstów przejdziemy, to jeszcze podpytam Pana, Panie Profesorze, właśnie o żywność, no bo bez lodówki czy jakiegoś systemu chłodzenia, pewnie żywność szybko się psuła. Zastanawiam się, jaki rodzaj żywności, czy jaki sposób przechowywania tej żywności pozwalałby zachować jednak dłuższy termin przydatności do spożycia. Pod tym względem my jesteśmy troszeczkę osaczeni przez nowoczesność. Wbrew pozorom, lodówki były zawsze. Tylko nie było prądu. Otóż w każdym z tych pustelni, bo to ładniejsze słowo niż eremit, mamy również zaplecze takie, które pozwala na przechowywanie produktu. To są dosyć głębokie doły, wykute w tej przestrzeni mieszkalnej, codziennej, które były oczywiście zabezpieczone od góry. Niektóre z nich miały nawet wentylację zewnętrzną poprzez specjalne kanały wychodzące na zewnątrz. Zwykle w tym kierunku, gdzie chłód łatwiej wchodził. To znaczy, no bo wbrew pozorom oni również świetnie się dostosowywali do rzeczywistości. To znaczy widzieli, skąd są wiatry zimne, skąd jest więcej słońca pochodzi i tak dalej. Także dostosowywali swoje miejsce pobytu do tych naturalnych warunków. To było bardzo ważne dla nich. Wobec tego w tych dołach zasobowych, to jest około 2 metrów głębokości, w skale wykute, przykryte, wentylowane poprzez wentylację, poprzez otwory, odświeżane powietrze wewnątrz, to była przestrzeń, której można było znacznie dłużej przechowywać towary. Oczywiście trzeba powiedzieć, że no, dieta
czy też pożywienie eremity nie było zbyt bliskie wnętrzu naszej lodówki. Nie było tam, trudno znaleźć tam pozostałości masła czy mleka, natomiast jest to dużo produktów o charakterze pewnej suchości i łatwości przechowywania. To znaczy, to są i owoce, mamy daktyle, mamy granaty, znaczy pozostałości oczywiście. Mamy również oczywiście bardzo powszechną cebulę, mamy skorupki z jaj, mamy również dużo amfor po winie. To nie jest żaden zakaz, bo to jest tylko dowód, z jakiego środowiska oni się wywodzą, że oni dbają o swoją, o zdrowie. Bo wino, bo woda z kanału jest niebezpiecznym produktem. Znaczy zawiera wiele zanieczyszczeń, które dla zdrowiu nie pozwalają zbyt długo być w dobrym stanie. Dlatego wino dostarczane w amforach było na miejscu. I było używane, oczywiście zapewne, jak to w antyczności było, z jakimś dodatkiem wody, ale to miało gwarantować im długotrwałość życia, bo na ogół eremici by bardzo długo żyli. Mamy troszeczkę informacji wynikających ze stel nagrobnych. Nie mamy ich w Naklun. My jak dotąd nie mamy ani jednej steli eremity czy mnicha z Naklun. Natomiast z innych ośrodków monastycznych wiemy o tym, że ten okres życia był zaskakująco z naszej oceny nietrwałości życia w starożytności, czy to późnej starożytności, był dosyć długi. Czyli spełniali oni... To żywienie było, spełniało te wymogi, że można było zachować zdrowie. Natomiast oczywiście mamy również silosy, w których przechowywano zboże. Mamy również piece, w których pieczono chleb. Mamy również kuchnie oczywiście i naczynia kuchenne, w których przygotowywano potrawy płynne, typu, jak rozumiem, ale też pewnie różne. No, mamy również pozostałości ryb, czyli mamy pewien asortyment produktów żywnościowych nie obejmujących mięsa. To jest rzeczywiście, tutaj nie mamy żadnych śladów tego, ale to również w tekstach o tym się mówi, że raczej unikano. Natomiast w sumie jest to dosyć szeroka oferta żywieniowa. Zdrowa. Zdrowa. Mhm. No i teksty. Komunikacja tak. Ze światem zewnętrznym, z przełożonymi, z rodziną. Tak, no to była norma, można powiedzieć. To znaczy, tu znów tak jest, że nasza wiedza o tych kontaktach jest nie tylko z jednego miejsca. No, jeżeli bym się odnosił tylko do Naklun, to oczywiście mamy bardzo dużo tekstów ekonomicznych, mówiących, czyli listów, które zawierają elementy ekonomicznej działalności, czyli są to mówiące o pieniądzach, o pożyczkach, mówiące również o potrzebach pewnych towarów. Natomiast mamy również oczywiście teksty religijne, które dotyczą, że tak powiem, przepisywanych przez nich. Tu trzeba, właśnie to warto, bo to nie padło jeszcze z mojej strony, to byli ludzie wykształceni. To ludzie, którzy z mego doświadczenia, powiedzmy w oparciu o teksty, my mamy teksty ze względu oczywiście na długi stosunkowo okres funkcjonowania tego zespołu eremickiego, mamy w trzech językach, po grecku, po koptyjsku i po arabsku. Czyli oni dostosowywali się do możliwości komunikacji ze światem zewnętrznym w zależności od zmieniającego się świata, no bo grecki oczywiście, fajum to był język najpowszechniej używany w tym czasie, w V czy w VI wieku, koptyjski był również, ale przez pewną tylko grupę społeczną, natomiast no, arabski wynika, że tak powiem, ze zmieniającej się rzeczywistości. Czyli oni tych języków się uczyli i oni pisali listy, czy też teksty, bo czasami są to właśnie umowy, są to na przykład... Mamy również takie teksty, gdzie przekazuje się dziedziczenie eremu na swojemu następcy. Także tu też jest pewien świat taki unormowany. To nie jest bardzo dokładny akt notarialny, to jest umowa między osobami, ale ona ma taki charakter. No ale oczywiście, żeby nie sprowadzać ich, że tak powiem, tekstów jedynie do strefy ekonomicznej czy życia takiego praktycznego, to rzeczywiście jest bardzo dużo tekstów również o charakterze religijnym. To są
przepisywane zapewne przez eremitów dla siebie fragmenty z kodeksów. Mamy również kodeksy, tylko nasza wiedza o kodeksach jest taka szczątkowa, można by powiedzieć. Mamy oczywiście całe kodeksy, ale to nieliczne, to się bardzo trudno zachowuje. Ale z eremów właśnie? Nie, ten kodeks najbardziej, bo to jest Ewangelia Świętego Jana, jest z troszeczkę późniejszego okresu, bo to jest początek XI wieku i był znaleziony, włożony był do grobu, po prostu. Mężczyzna, który niewątpliwie chyba był człowiekiem bardzo społecznie, on nie był i nie był na pewno mnichem. To jest grupa osoby, która była ze środowiska pozamonastycznego, ale miał kodeks, miał również piórniki, miał również kalamoi, czyli pióra w tych piórnikach, miał również inne elementy dotyczące życia jego codziennego. Wyraźnie był to człowiek pełniący pewne funkcje zapewne w życiu społecznym, czyli pisarz, no to jest nic nieznaczące, to znaczy to mówiąc, że jest, miał taką umiejętność, znajomość, natomiast pewnie pełnił jakąś rolę bądź w sferze kościelnej, bądź też w strefie administracyjnej. Także teksty również dotyczą religijnych jak gdyby wyciągów, czyli notatek z ksiąg. No bo oczywiście kodeks to jest pewnie dosyć cenną pozostałością. My mamy okładki z kodeksu. Więcej, my mamy w klasztorze nawet introligatornie, w których kodeksy były oprawiane. My mamy również z kontekstów monastycznych ilustracje kodeksów znalezione, co jest rzadkością niebywałą, no bo zwykle takie, no, po prostu kodeks został zniszczony w tym sensie, że się rozpadł, więc jakieś fragmenty jego zostały. Także mamy jedno z największych, że tak, niespodzianek, która w ostatnich latach wyniknęła z naszych kontaktów ze światem również naukowym, zewnętrznym, europejskim, to jest to, że w tej chwili w British Library znajduje się kodeks zawierający właśnie rachunki i różne porozumienia, listy ekonomiczne. Na pewno już w tej chwili wiemy, że z naszego klasztoru, na Klun, a udowodnienie tego przyszło nam w sposób taki praktyczny dokonać. Bo tam oczywiście było w kilku tekstach nazwa oczywiście klasztoru. No ale nie wiem, myślano, że to jest dotyczy wielu klasztorów, nie tylko jednych. Ale my znaleźliśmy w czasie badań brakującą kartę z tego kodeksu. Także najprawdopodobniej był on wyjęty, ale w latach przed 50 rokiem, przed 1950 roku, bo tu mamy pierwszą wzmiankę o posiadaniu go przez kolekcjonera w Egipcie, tego kodeksu. Wobec tego prawdopodobnie był on znaleziony tam na miejscu, na Klun. I to jest jak gdyby w tej chwili największy zespół w jednej oprawie, jakbyśmy powiedzieli, gdzie są odnotowane różne aspekty działalności ekonomicznej. A czego nie wiemy, panie profesorze? Co jest takie, znaczy czego nie wiemy, a co ewentualnie można jeszcze wyciągnąć wielu rzeczy nie wiemy, ale nigdy się nie dowiemy, tak? Ale pewnie jest jeszcze jakieś rzeczy, które być może można odkryć na podstawie właśnie wykopalisk, badań, prześwietleń, porównywania. Ja bym odpowiedział tak, że nasza wiedza jest skromna. To zawsze. Zawsze, to znaczy musimy pamiętać, znaczy ja pamiętam o tym zawsze, że ja dotykam pewnej wiedzy, a to nie jest wiedza kompletna, bo część tej wiedzy, którą ja odtwarzam na podstawie znalezionych dokumentów, czy też obiektów znalezionych, to jest też pewnej części mój obraz, jak ja sobie wytwarzam o tym życiu. Natomiast oczywiście nie znamy historii, to znaczy bardzo trudno jest odtworzyć historię, no bo jeżeli mamy świadomość, że gdzieś od połowy V wieku do przynajmniej XII wieku są eremy są czynne, a później jeszcze mamy działalność w średniowieczu klasztoru, który był bardziej cenobityczny, to no, nasza to świadomość, że my mamy tylko okruchy historii, żeby odtworzyć, jak to życie wyglądało. Jak dużo było eremitów,
Na podstawie ilości stwierdzonych RM-ów możemy powiedzieć, że rzeczywiście mogło ich być ponad 100. Ale czy tak było przez cały czas, nie wiemy. Także przede wszystkim nie znamy historii. Nie znamy też wielu aspektów takiego życia codziennego, duchowego przede wszystkim. Bo ono jest najtrudniejsze do odtworzenia. Mamy jakieś teksty, ale one nie mówią całości. One mówią, to są strzępy, jakbyśmy powiedzieli. Czyli jeszcze dużo roboty przed nami, panie profesorze, w sensie na miejscu. Jeżeli chcemy coś zrozumieć do końca, to raczej tak, z pokorą. Bardzo panu dziękuję. Profesor Włodzimierz Godlewski, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego był państwa i moim gościem. Dziękuję, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Informacje Radia Tok FM już za kilka minut o godzinie 12 po informacjach program Mikołaja Lizuta, a dzisiejszy program przygotował Paweł Ziętara, a realizował Kamil Wróblewski. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Pokazali, że da się w Polsce zorganizować za czymś, a nie przeciw czemuś. Nagrodę Radia Tok FM za rok 2015 otrzymują Rzecznik Praw Obywatelskich, dyrektor Adam Bodnar i Koalicja Organizacji Pozarządowych za akcję Nasz Rzecznik. Zapraszamy państwa. Prosimy do nas. Adam Bodnar i Katarzyna Batko-Tołódź. Watch the Polska, prosimy do nas na scenę. Jestem strasznie wdzięczny za to wyróżnienie. Jestem z niego niezwykle dumny, ale ja chciałbym podkreślić, że tak naprawdę to ja już swoją nagrodę dostałem, bo ja mam prawo pełnić służbę na rzecz obywateli, na rzecz naszych praw obywatelskich. Co więcej, to moją nagrodą jest to, że mogę kierować super zespołem w biurze rzecznika. Bardzo państwa zachęcam do zajrzenia na ngo.pl, to jest taki portal dla organizacji pozarządowej. Co się przebija? Że rzecznik nie przyjmuje do wiadomości, że się nie da, że dąży do celu, że ma świetny zespół i że słucha i jest w kontakcie. Te wszystkie rzeczy, które przy misyjnej działalności są bardzo ważne, bardzo rzadko zdarzają się w urzędach. I to jest nasza wygrana. Ja mogę powiedzieć, że to, co teraz robię, to nie jest jakieś szczególnie ważne, bo konstytucja mnie do tego zobowiązuje. Na to przysięgałem, po prostu mam robić, co do mnie należy. No, świetnie. Nie wszyscy robią dzisiaj to, do czego ich zobowiązuje konstytucja. On to robi, robi to z wielkim sercem, robi to z wielkim zapałem. Reklama. To godoją, jak Kuba Bogu, tak Bóg Cube. A rowery Cube teraz w Skitimie, w najnowszej kolekcji. I te ubiory, i te kaski godą wą prześlizne, a i w dobrej cenie. Wiosna ta idzie, to i trza się polansować w mieście i porach. I baba, i chłop, do Skitimu lećta. Co by krzepę i zdrowie mieć, rower kupta. Godą wo zrehalibisce, jedruś godą. Czy wiesz, że częstym powodem nawracania hemoroidów jest niewłaściwa higiena? Dlatego tak ważny jest dobór odpowiedniego środka do codziennej pielęgnacji wrażliwych okolic. Polecam żel do mycia Proctohemolan Comfort, dostępny w aptekach. Proctohemolan Comfort skutecznie oczyszcza. Do tego, co bardzo ważne, Proctohemolan Comfort działa antybakteryjnie i łagodzi podrażnienia. Moim zdaniem Proctohemolan Comfort to najlepszy żel do mycia dla osób z hemoroidami. Proctohemolan Comfort. Czy wiesz, co łączy Mazury, morze, góry i miasto? To proste. Trawa i krzewy. Większość z nas nie spodziewa się w nich kleszczy. Tymczasem nawet miejski park może być miejscem zagrożenia kleszczowym zapaleniem mózgu. To bardzo groźna choroba wirusowa, na którą nie ma lekarstwa. Możesz się jej ustrzec, wykonując szczepienia ochronne. To jedyny pewny sposób na KZM. A potem bezpiecznie ruszaj w świat i ciesz się życiem. Więcej na szczepkleszcz.pl. Organizator kampanii społecznej Fundacja Aby Żyć. Beata Sadowska. Uwaga! Komunikat specjalny. Na terenie Warszawy, Wrocławia i Trójmiasta poszukiwany jest taksówkarz. Nie zrobił nic złego, ale może zrobić i zarobić coś dobrego. Cechy szczególne. Przyjazny, sympatyczny, lubi ludzi i komfort w pracy. Poszukiwanego taksówkarza prosimy o kontakt z EcoCar. Mamy dla niego hybrydowy, ekologiczny samochód. Stałe wynagrodzenie, ubezpieczenie i opiekę medyczną. Poszukiwanie również kierowcy bez uprawnień. EcoCar pomoże Wam je zdobyć. Szczegóły na ecocar.pl w zakładce praca. Czy wiesz, że chociaż cera trądzikowa u dorosłych wygląda podobnie jak u młodzieży, jej wewnętrzne przyczyny są zupełnie inne? I dlatego jeśli cera trądzikowa osób dorosłych to Twój kłopot, musisz działać inaczej.
Visaxinum D to specjalistyczny suplement diety, którego składniki działają od wewnątrz, czyli tam, gdzie powstaje problem. Weź tabletki Visaxinum D i zapomnij o cerze trądzikowej. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poniedziałek, 23 maja, minęło południe. Informacje TOK FM. Małgorzata Mostowiec i Michał Poklękowski. PiS ze spokojem oczekuje na opinię Komisji Europejskiej w sprawie Polski. Sędziowie obawiają się reformy zapowiadanej przez ministra Ziobrę. Brytyjski kanclerz skarbu o skutkach Brexitu. Jeszcze dziś dowiemy się, czy Komisja Europejska przyjmie opinię dotyczącą Polski w ramach wszczętej na początku roku procedury kontroli praworządności. Z medialnych doniesień wynika, że będzie to krytyczna opinia, co ma związek z działaniami naszego rządu dotyczącymi Trybunału Konstytucyjnego. Spodziewając się tego, Sejm w piątek głosami PiS-u na wniosek premier Beaty Szydło przyjął uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec ataków wymierzonych w Polskę, bo właśnie za atak szefowa rządu uznała działania Komisji Europejskiej. Na Wiejski jest reporter TOK FM Roch Kowalski. Roku. Dzień dobry. Dzień dobry. W jakiej atmosferze Sejm oczekuje na decyzję Brukseli? Można powiedzieć, że tutaj trwa cisza przed burzą. Politycy zarówno opozycji, jak i PiS-u czekają na decyzję komisji, ale już teraz można przewidzieć ich reakcję, bo w Brukseli opinia zostanie najprawdopodobniej przyjęta. Szczególnie, jak podkreśla Rafał Trzaskowski z Platformy Obywatelskiej, po tym jak rząd zaatakował w piątek unijne instytucje. My jesteśmy przede wszystkim zasmuceni i zniesmaczeni tym, co działo się w piątek, dlatego że one doprowadzają tak naprawdę właśnie do obniżenia suwerenności naszego kraju. Bo dzisiaj suwerenność to nie kwestia nierozmawiania z Unią Europejską, której jesteśmy częścią, tylko możliwość skutecznego i efektywnego zabiegania o naszą rację stanu. Z kolei Dominik Tarczyński z Prawa i Sprawiedliwości podkreśla, że jego partia oceny komisji się nie boi, bo jest ona dyktowana interesami opozycji. Poseł zapewnia też, że procedura kontroli praworządności nie zakończy się nałożeniem na Polskę sankcji. Panowie, są troszeczkę oderwani od rzeczywistości, od tej demokratycznej rzeczywistości i wydaje mi się, że tak naprawdę jest to forma miękkiego nacisku, na które oczywiście nie ma zgody. No my nie możemy pozwolić na to, aby nasza suwerenność była tak naprawdę w rękach jakiegoś mistrza, który chce się bawić i rozgrywać nami jak marionetkami. Warto też dodać, że krytyczny wobec opinii jest też minister spraw zagranicznych, który podkreślał, że podjęcie takiej opinii wykracza poza uprawnienia Komisji Europejskiej. Zgodnie z przepisami rząd po otrzymaniu decyzji będzie miał 2 tygodnie na ustosunkowanie się do niej. To był Roch Kowalski z Sejmu. Sędziowie obawiają się reformy zapowiadanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w tym likwidacji części sądów, i mówią o tym przy okazji obchodzonego dziś Międzynarodowego Dnia Wymiaru Sprawiedliwości. Agnieszka Wynarska. Według planów ministerstwa miałaby powstać zupełnie nowa struktura sądownicza. Nie 3, a dwuinstancyjna. Być może zostanie zlikwidowanych 318 sądów rejonowych, ale mówi się też o połączeniu sądów okręgowych z apelacyjnymi. Choć nie ma jeszcze oficjalnego projektu ustawy, to środowisko sędziowskie na plany resortu patrzy sceptycznie, przyznaje rzecznik Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Włodzimierz Hila. Nie ukrywam, że z określonym niepokojem oczekujemy tych rozwiązań. To są podstawowe rozwiązania natury strukturalnej. Zdecydowano się, jak się wydaje, na zniszczenie struktury wymiaru sprawiedliwości, czyli zlikwidowanie jednego z tych szczebli z wszelkimi różnymi potencjalnymi konsekwencjami, które z tym się wiążą. Zmiany miałyby usprawnić działanie sądów. Dziś średni czas trwania jednej sprawy wynosi 8,5 miesiąca. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM. Teraz brytyjski kanclerz skarbu George Osborne, który ostrzega, że Brexit spowoduje spadek płac, te w ciągu 2 lat pójdą w dół o blisko 3%, co nie nastąpi, jeśli Londyn pozostanie w Unii Europejskiej. Resort Osborne opublikował właśnie raport na temat krótkoterminowych skutków głosowania za Brexitem. Ten poza spadkiem płac spowoduje też utratę co najmniej 500 000 miejsc pracy, spadek wartości funta i gwałtowną inflację. Strażacy dogaszają już pożar hali z substancjami chemicznymi w Chorzowie. Zapewniają, że sytuacja jest opanowana. Wcześniej konieczna była jednak ewakuacja pobliskiego domu pomocy społecznej. Na miejscu jest reporterka TOK FM Daria Klimczak-Stępień. Strażacy opanowali już sytuację. Płonie nadtlenek benzoilu, ale już teraz ogień nie rozprzestrzenia się, tłumaczy młodszy brygadier Paweł Nalepka z Chorzowskiej Straży Pożarnej. Część tej substancji, którą mogliśmy usunąć jakby z terenu zagrożenia, aby ona się nie zapaliła, usunęliśmy, korzystając z pomocy tutaj też pracowników.
sposób kontrolowany jakby dopalamy to, co jeszcze tam w tej hali się znajduje. Chmura dymu, która unosiła się nad halą, nie była toksyczna, jednak konieczna była ewakuacja 140 osób z domu pomocy społecznej. Pracownicy hali wyszli z niej jeszcze przed przyjazdem strażaków. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Akcja trwa od godziny 9 rano. Z Katowic Daria Klin-Zastępień, TOK FM. Za oknem upały, a nasi skoczkowie narciarscy rozpoczęli treningi pod okiem nowego trenera kadry, Stefana Horngachera. Jak mówi, dwukrotny złoty medalista olimpijski Kamil Stoch, Austriak, przyniósł powiew świeżości. Skoki narciarskie, jak każda inna dyscyplina sportu, się zmienia. Zmienia się sprzęt, zmieniają się przepisy i my chcąc musimy wychodzić temu naprzeciw. Musimy zmieniać również metody treningowe. Uważam, że też ten człowiek, który w tym momencie się pojawił, czyli Stefan Horngacher, da nam taką możliwość, żebyśmy mogli się jeszcze więcej rozwinąć, żebyśmy mogli odnosić jeszcze więcej sukcesów. Stoch dodaje, że jest bardzo pozytywnie zaskoczony i głęboko przekonany, że praca Horngachera przyniesie pozytywne efekty. Nasz najlepszy obecnie skoczek dobrze zna Austriaka, bo ten na początku swojej trenerskiej kariery pracował w Polsce. To pod jego opieką na Mistrzostwach Świata Juniorów w 2005 roku Stoch wraz z kolegami wywalczył srebrny medal w konkursie drużynowym. A za chwilę jeszcze prognoza pogody, kolejne informacje w Radiu TOK FM o 12.20. W całej Polsce pogodnie i bardzo ciepło, choć z powodu upałów na krańcach zachodnich mogą wystąpić burze w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku, także z gradem. W Zakopanem i Suwałkach 22 stopnie, w Trójmieście 23, w Kielcach 25, w Warszawie i Krakowie 26, w Katowicach i Wrocławiu 27, w Poznaniu 28 stopni, w Szczecinie 29. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Teraz na poważnie. Ja 12.06, kłaniam się Państwu Mikołaj Lizot, a moim Państwa gościem jest Rafał Trzaskowski, wiceprzewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej. Witam Pana. Dzień dobry. Już za chwilę Komisja Europejska ma podjąć decyzję w sprawie Polski. Jak wiemy, od zeszłego tygodnia trwa ultimatum. Nic się w tej sprawie nie wydarzyło. Dzisiaj to ultimatum Komisji Europejskiej mija. Jak Pan sądzi, co Komisja przedsięwzie? Po pierwsze, nie lubię tego słowa ultimatum, bo to pani premier użyła tego słowa i używając takiej retoryki z lat 30., bo to i jeszcze niektórzy bardzo inteligentni politycy Prawa i Sprawiedliwości wręcz porównywali wystąpienie pani premier Beaty Szydło do wystąpienia ministra Beka. No to jest jakiś absurd. Znaczy, porównywać dzisiejszą sytuację do tej sytuacji z lat 30., bardzo dramatycznej, i mówić o tym, że ktoś nam stawia ultimatum, no to jest grube nieporozumienie. No z kolei Adam Michnik miał inne porównanie. Otóż on pisze tak: latem 89 byłem w Pradze czeskiej. W Polsce oddychało się już świeżym powietrzem wolności. Tam jeszcze panował zaduch dyktatury. Usłyszałem wtedy opinię, że lider partii komunistycznej jest najuczciwszym politykiem na świecie. Wygląda jak idiota, mówi jak idiota, jest idiotą. I takie skojarzenie właśnie miał Adam Michnik po wystąpieniach parlamentarzystów partii rządzącej. No bo to rzeczywiście był niesłychany spektakl z bardzo wielu względów. Nawet PiS nie potrafił profesjonalnie przygotować tej uchwały, bo musiał złamać regulamin Sejmu, żeby w ogóle ją uchwalić, bo za późno ją zgłosił pod obrady. Stała się rzecz niesłychana, dlatego że po raz pierwszy premier polskiego rządu odmówił opozycji prawa do bycia patriotami i jeszcze do tego oskarży nas o współpracę z krajami obcymi. Otóż chyba ostrzejszych oskarżeń trudno sobie wyobrazić ostrzejsze oskarżenia. No ale to, co mnie najbardziej smuci, to to, że Prawo i Sprawiedliwość po to, żeby przykryć swoją własną indolencję, postanowiło wytoczyć wojnę Komisji Europejskiej, instytucjom unijnym i naszym najbliższym partnerom. Bo jeżeli się mówi, że w Komisji pracują ludzie, którzy chcą zniszczyć integrację europejską, czy część z nich chce zniszczyć integrację europejską, jeżeli się mówi, że ktoś nas wasalizuje i nam bez przerwy coś narzuca, no to tak naprawdę pali się mosty. Ja nie wiem, w jaki sposób po tym wszystkim Prawo i Sprawiedliwość chce właśnie bronić suwerenności w sposób efektywny. A suwerenność dzisiaj to umiejętność wpływu na własne przeznaczenie, umiejętność negocjowania i obrony polskiej racji stanu. A Prawo i Sprawiedliwość pozbawia się tego. Jako właśnie jako deptanie konstytucji, łamanie podstawowych praw, jakim jest prawo do sądu, czyli mam na myśli Trybunał Konstytucyjny. No tak, ale to jest, rozumiem, suweren. No tak, ale to nie jesteśmy Koreą Północną. Znaczy, jakbyśmy byli Koreą Północną, nie związaną żadnymi traktatami, no to byśmy sobie mogli robić, co chcemy.
Natomiast Polska jest częścią Unii Europejskiej, jesteśmy związani traktatami, jesteśmy związani przeróżnymi konwencjami i to jest naturalne, że w związku z tym nasi partnerzy są zaniepokojeni, jeżeli w Polsce łamana jest praworządność. Co więcej, Niemcy, Francja, Wielka Brytania też często przegrywają sprawy przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, na przykład o naruszenie unijnego prawa i normalnie godzą się z sankcjami. To jest całkowicie naturalne, bo jesteśmy wspólnie w klubie, w którym obowiązują pewne zasady. Jeżeli dżentelmen przychodzi do klubu i wypije za dużo alkoholu, to nic dziwnego, że może być z tego klubu usunięty. To jest dokładnie tak samo. Prawo i Sprawiedliwość tego kompletnie nie rozumie, a ta uchwała no, to absolutne kuriozum i dowód niesłychanych kompleksów, dlatego że które dumne państwo, Francja, Niemcy, musi wydawać uchwałę po to, żeby mówić o tym, że jest państwem suwerennym i silnym. To się robi w negocjacjach, negocjuje się pewne rzeczy, a nie próbuje wydawać tego typu uchwały, które, tak jak mówię, no, są dowodem jakichś niebywałych kompleksów. Dziś premier i politycy Prawa i Sprawiedliwości, między innymi minister spraw zagranicznych, mówią, że niczego się nie boją, jeśli chodzi o Komisję Europejską. Co nam grozi? No i to jest właśnie ten największy problem, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość przypomina takie dziecko, które weszło do za dużej wanny i bez przerwy się ślizga, nie jest w stanie sobie w tej dużej wannie poradzić i to powoduje jakąś taką agresję sporą i niestety no, również dużą frustrację. Wanny mogą być niebezpieczne. I stres, tak, dokładnie. I stres. Ta wanna jest zdecydowanie chyba za duża dla Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast ja powiem tylko tyle, że to nie jest tak i to jest największy błąd w myśleniu Jarosława Kaczyńskiego, że jest tylko ta procedura naruszania praworządności, która może zakończyć się, nie daj Boże, odebraniem Polsce prawa głosu, sankcjami finansowymi. To się pewnie nie stanie i mówię to całkowicie poważnie, dzięki Bogu, bo nie chciałbym, żeby Polsce zabrano prawo głosu. No bo do tego trzeba na końcu jednomyślności wszystkich państw członkowskich. Natomiast Komisja Europejska jest nam potrzebna do tego, żeby załatwiać w Unii bardzo wiele ważnych dla Polski spraw. Utrzymać jedność Unii, jeżeli chodzi o Rosję. Dalej pracować nad polityką Unią Energetyczną i blokować Nord Stream. Kwestia finansów. Przecież będzie przegląd tego budżetu, który myśmy wynegocjowali, tych 400 miliardów złotych. Te pieniądze mogą być zagrożone. Jeżeli Unia Europejska stwierdzi, że polska polityka jest nieodpowiedzialna gospodarcza, to znowu może wrócić procedura nadmiernego deficytu i to też się kończyć może sankcjami. I do tego mnóstwo naruszeń unijnego prawa. Jeżeli chodzi o inwigilację w internecie, które narusza orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, dyrektywa audiowizualna, no można by było mnożyć takie przykłady. I tu Komisja Europejska jest potrzebna jako sojusznik. Jako ktoś, kto proponuje dobre rozwiązanie i znamy broni unijnego prawa, na przykład jeżeli chodzi o Nord Stream, prawda, i jeżeli chodzi o sankcje wobec Rosji, i również jako partner oceniający to, czy dobrze wypełniamy swoje obowiązki członkostwa, czy nie łamiemy unijnego prawa. Tutaj komisja jako przyjaciel może dać nam więcej czasu, więcej elastyczności, natomiast jeżeli się komisarze będzie obrażać, mówić, że oni pracują nad wysadzeniem Unii Europejskiej w powietrze, no to oczywiście komisja będzie niesłychanie rygorystyczna w tych wszystkich kwestiach i PiS zacznie przegrywać wszystkie ważne batalie i nie będzie w stanie bronić w sposób efektywny racji stanu. A cóż to dokładnie oznacza? No właśnie to, że ogranicza polską suwerenność i na tym polega cały paradoks tej sytuacji. Ale myśli pan, że to jest taka paradoksalna szansa dla opozycji? To znaczy na właśnie relacjach z Komisją Europejską, z Unią Europejską Prawo i Sprawiedliwość może się wyłożyć? Znaczy ja naprawdę się nie cieszę, bo pani premier nas oskarżała o to, że my się cieszymy z tej sytuacji. Ja się naprawdę nie cieszę z sytuacji takiej, że te 8 lat budowania polskiej wiarygodności, zaufania, powoli cały ten wysiłek lega w gruzach. I to będzie miało reperkusje na lata. I Prawo i Sprawiedliwość, nawet jak ja bym był doradcą Prawa i Sprawiedliwości, to bym powiedział, co wy robicie? Dlaczego wy sobie strzelacie ciągle w stopę? Dlaczego jesteście tak krańcowo nieprofesjonalni? Przecież jeżeli macie problem z Komisją Europejską, to załatwcie to za zamkniętymi drzwiami. Jeżeli pani premier uważa, że się nie dogadała z Timmermansem albo z Junckerem, niech mu to powie w cztery oczy, a nie robiąc tego typu agresywny seans w polskim parlamencie. To niestety będzie miało duże reperkusje dla polskiej pozycji, dla obrony polskiej racji stanu. Natomiast czy to wystarczy do tego, żeby Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście wyłożyło się na łopatki? Nie wiem. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość popełnia błąd za błędem i mam nadzieję, że wyborcy to będą w stanie osądzić. Natomiast niestety przy tym wszystkim, i dlatego nie ma we mnie i w moim głosie cienia satysfakcji, szkoda narażony jest wizerunek i siła Polski, ale co ważniejsze, to obywatele za to zapłacą. Dlatego, że jeżeli my nie będziemy w stanie Prawo i Sprawiedliwość zadbać o polski interes, to zagrożone są pieniądze unijne z budżetu, dopłaty bezpośrednie, być może delegowanie pracowników, nasi pracownicy, nasi robotnicy nie będą mogli jeździć i pracować tak jak w tej chwili we Francji czy w Belgii. Jest kwestia ewentualnego przywrócenia kontroli na granicach, a przecież wielu ludzi na granicach żyje z
z tego handlu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To obywatele zapłacą za tę pełną buńczuczności, chucpę, politykę Prawa i Sprawiedliwości, bo Prawo i Sprawiedliwość tak naprawdę nie prowadzi polityki zagranicznej europejskiej. To wszystko jest podporządkowane polityce wewnętrznej i robieniu jednej wielkiej zadymy. I na koniec powiem jedno. Moi przyjaciele w Unii Europejskiej dzwonią do mnie i się pytają, gdzie jest polski rząd? Nie ma polskiego stanowiska. Może polski rząd chce wystąpić, żeby Polska wystąpiła. Chyba ja nie uważam, że Prawo i Sprawiedliwość w tej chwili rzeczywiście chce nas wyprowadzić z Unii Europejskiej, że taki ma zamiar. Natomiast niestety boję się, że ponieważ będzie przegrywać większość tych batalii ważnych dla Polski, bo się pozbawiał sojuszników. Nie da się w Unii Europejskiej samemu wszystkiego załatwić i Viktor Orban nie wystarczy. I w związku z tym, że będzie przegrywał te ważne batalie, bo jest po prostu skrajnie nieprofesjonalny, nie umie myśleć strategicznie, nie umie wyciągać wniosków z własnych błędów, no to niestety po przegranych bataliach może się przesunąć właśnie na takie eurosceptyczne stanowisko, bo będzie musiał jakoś pokryć swoją indolencję i wtedy albo nas kompletnie zmarginalizuje w Unii Europejskiej i ta Unia, pamiętajmy, że może się dezintegrować, możemy mieć Unię ściślejszą tych państw, które będą chciały iść do przodu. No właśnie, za chwilę, albo nas wyprowadzi. Za chwilę referendum w Wielkiej Brytanii. Dokładnie. Jest pan dobrej myśli w tej sprawie? To będzie na pewno wielki sprawdzian dla Unii Europejskiej. Tutaj ja mam nadzieję, że i dla Wielkiej Brytanii, że jednak Brytyjczycy zagłosują za pozostaniem w Unii Europejskiej, ale to naprawdę nie jest rozstrzygnięte. Będzie bardzo blisko, a gdyby Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, to naprawdę to może być początek dezintegracji. To bardzo zły sygnał i dla Unii, i dla Wielkiej Brytanii, i dla Polski też, bo mamy z Wielką Brytanią wiele jednak wspólnych interesów. No właśnie, czy myśli pan, że Brexit właśnie może być takim sygnałem do eurosceptycyzmu, do... no do chęci secesji. Może być. Ja mówię, że niestety w konsekwencji taki zmarginalizowany rząd Prawa i Sprawiedliwości po to, żeby przykryć ten swój brak profesjonalizmu, no będzie próbował zwalić całą odpowiedzialność na Unię Europejską. No przecież w piątek to właśnie pani premier robiła, próbując przerzucić odpowiedzialność, a to na opozycję, tak jakbyśmy my byli wszechmocni. To ja się pytam wtedy, jeżeli to my jesteśmy tacy wszechmocni, my wszystko załatwiamy z prezydentem amerykańskim, z senatorami amerykańskimi, z parlamentem europejskim, z Komisją Europejską. Z Bono, to gdzie jest PiS? Dlaczego PiS nie rozmawia z tymi ludźmi? Dlaczego nie potrafi niczego załatwić? PiS słucha Beatlesów. Rafał Trzaskowski jest moim i państwa gościem, wiceprzewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej. Posłuchajmy informacji Radia Tok FM, a po nich wracamy do rozmowy. A teraz na poważnie. Analizujemy, sprawdzamy, dopytujemy, żeby zdać raport gospodarczy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć o gospodarce od poniedziałku do piątku o 12.40. Reklama. Myśląc logicznie, jeśli chcesz mieć nową lodówkę, musisz zacząć oszczędzać na jej zawartości. No ale przecież światłem się nie najesz. A myśląc technologicznie, kup lodówkę w Saturnie, a my ją zapełnimy. Za każde wydane 1000 zł dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Kup lodówkę Side by Side Sharp, podwójna kostkarka klasa A+, za 5398 zł i odbierz 500 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Szczegóły w regulaminie. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. W dniach od 1 do 30 czerwca odwiedź TK Maxx. Kup koszulkę lub torbę z limitowanej edycji na Dzień Dziecka i pomóż 2000 podopiecznych Akademii Przyszłości, siostrzanemu programowi Szlachetnej Paczki. Dochód ze sprzedaży produktów zostanie przeznaczony na rozwój i edukację najmłodszych w społecznościach lokalnych. Pomóżmy dzieciom przejść od porażki w szkole do sukcesu w życiu. Kup koszulkę lub torbę i podaruj dzieciom przyszłość, o jakiej marzą. Pozdrawiam, Kamila Szczewińska. Skitim! Ja Jędruś, łotce plus słysołek, zełwo w sprawie wiosna. Przysikło na tę wiosnę podpowiem. Skitimie, rowery, czasówka, kiupso. Same najlepsze jakościowo i cenowo. Co dla syćkich, bab, chłopów i dzieciaków z góry i do miasta. A jest akcesoria rowerowe, kastel i kraft, kiop i łodzie. Co byście gołym zadkiem na tę wiosnę nikaj nie świecili. Skitim! Pewnie nie zdajesz sobie sprawy, jakie grzyby atakują twoje paznokcie. Dlatego lakier kosmetyczny Stepper zawiera aż 5 substancji aktywnych i 2 pielęgniące. Jakiekolwiek grzyby zaatakują twoje paznokcie, lakier Stepper będzie właściwym rozwiązaniem. Stepper grzybicy nie przepuści. Czy wiesz, co łączy Mazury, morze, góry i miasto? To proste. Trawa i krzewy. Większość z nas nie spodziewa się w nich kleszczy.
Tymczasem nawet miejski park może być miejscem zagrożenia kleszczowym zapaleniem mózgu. To bardzo groźna choroba wirusowa, na którą nie ma lekarstwa. Możesz się jej ustrzec, wykonując szczepienia ochronne. To jedyny pewny sposób na KZM. A potem bezpiecznie ruszaj w świat i ciesz się życiem. Więcej na szczepkleszcz.pl. Organizator kampanii społecznej Fundacja Aby Żyć. Beata Sadowska. W ramach Instytutu Zdrowych Nóg zapytaliśmy o przewlekłą niewydolność żylną. Stosowałam różne leki, ale problem się nasila. Na moje żylaki i ból nóg prawie nic nie pomaga. Dlatego stworzyliśmy Dobenox. Silny lek, który zmniejsza nadmierną lepkość krwi i działa przeciwzakrzepowo. Wybierz silny Dobenox lub najsilniejszy Dobenox Forte. Teraz bez recepty. Dobenox 250 i Dobenox Forte 500 mg kalcium do besilate. Tabletki powlekane. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki preparatu PPF Haskolek SA. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 12.20, Michał Poklękowski, informacje zapraszam. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans ma dziś przyjąć opinię przedstawiającą zastrzeżenia Komisji co do poszanowania zasad rządów prawa przez nasze władze. Przyjęcie opinii to kolejny krok rozpoczętej w styczniu wobec Polski tzw. procedury ochrony państwa prawa. Co z zapowiadanymi zmianami w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, pyta zajmująca się tym tematem reporterka Tok FM. W styczniu zapowiadało jej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a do dziś nic się w sprawie nie ruszyło. Chodzi m.in. o wprowadzenie zasady, że sprawca przemocy po interwencji policji może być od razu odizolowany od ofiary. Anna Gmiterek-Zawocka. Po ratyfikacji konwencji antyprzemocowej nic się nie wydarzyło, mówi Renata Durda z Niebieskiej Linii. Pierwszym krokiem, który był przewidziany, było rozszerzenie uprawnień policji do tego, aby przy interwencji policji w związku z przemocą w rodzinie policjanci mogli wydawać nakaz opuszczenia lokalu dla osoby stosującej przemoc. W styczniu Rzecznik Praw Obywatelskich dostał odpowiedź z ministerstwa, że prace nad zmianami trwają. Zastępca rzecznika Sylwia Spurek. Jest wyraźna deklaracja, że taka nowelizacja jest planowana. Tyle tylko, że nie wiadomo kiedy. Ministerstwo na moje pytania w tej sprawie odpowiedziało, że prace są w toku, a założenia do projektu zmian będą poddane konsultacjom społecznym. Resort rodziny przekazał mi także, że konieczne jest wprowadzenie takich zmian, które między innymi, tutaj zacytuję, zagwarantują podmiotowość i autonomię rodziny. W tym momencie trudno jednak powiedzieć, co te słowa mają znaczyć. Anna Gmiterek-Zabłocka, Tok FM. Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama potwierdził dziś, że lider talibów w Afganistanie Akhtar Mohamed Mansur zginął w nalocie sił amerykańskich. Zdaniem amerykańskiego przywódcy to kamień milowy w długiej walce o pokój i dobrobyt w Afganistanie. Według Amerykanów Mullah Mansur zabranił talibom angażowany się w rozmowy pokojowe prowadzone z nimi przez władze w Kabulu. Co najmniej 45 rekrutów zginęło, a 60 osób zostało rannych w dwóch zamachach samobójczych w Adenie, gdzie siedzibę ma uznawany przez wspólnotę międzynarodową rząd Jemenu, podaje agencja AP. Do przeprowadzenia ataków przyznało się tzw. państwo islamskie. Jemen pogrążony jest w chaosie od 2011 roku, kiedy to społeczna rewolta położyła kres wieloletnim dyktatorskim rządom. Teraz kończymy kolejne informacje w Radiu Tok FM o 12.40. Zapraszamy. Pogoda. Dziś w większości regionów pogodnie, miejscami sporo słońca. Po południu chmur przybędzie jednak na zachodzie. I tam może przelotnie popadać i zagrzmi. Będzie za to ciepło. Na termometrach od 23 stopni w Trójmieście, przez 26 w Warszawie i Krakowie, 27 w Katowicach i Wrocławiu, do 28 stopni w Poznaniu i 29 w Szczecinie. A teraz na poważnie. Rafał Trzaskowski, wiceprzewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej, jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry jeszcze raz. Komisja w dalszym ciągu obraduje. Rzecznik Komisji Europejskiej właśnie powiedział, że jesteśmy w trakcie rozmów z Warszawą, nadal prowadzimy dialog. O czym tu dialogować, skoro te zastrzeżenia Unii Europejskiej i prośba o spełnienie pewnych warunków nie zostały uwzględnione przez władze? No, przede wszystkim trzeba dziękować Bogu, że w Komisji Europejskiej pracują prawdziwi profesjonaliści i dyplomaci, którzy najwyraźniej udają, że się nie przejęli tym, co się stało w piątek i dalej jednak chcą rozmawiać z polskim rządem. I to dobrze, dlatego że dobrze, że Komisja Europejska jest na tyle profesjonalna, że nie ulega emocjom.
Natomiast ja rozumiem, że już w zeszłym tygodniu Timmermans i Komisja Europejska doszła do wniosku, że nie ma woli porozumienia ze strony Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny i że tak naprawdę jest to tylko i wyłącznie gra na czas. Bo przecież bardzo łatwo sprawdzić intencje Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość chce kompromisu, no to niech opublikuje orzeczenie Trybunału, niech dopuści tych trzech wybranych legalnie sędziów do orzekania i wtedy możemy rozmawiać o całej reszcie. Jarosław Kaczyński powiedział, że nie może tego zrobić, bo byłaby to kapitulacja. No więc właśnie, tylko że na tym polega różnica pomiędzy ludźmi, którzy wiedzą, jak się prowadzi politykę, również politykę europejską, i którzy są tylko i wyłącznie dogmatyczni. Proszę zobaczyć na Viktora Orbana, który często jest porównywany, przecież politycy Prawa i Sprawiedliwości się modlą do Viktora Orbana, ale on jest pragmatykiem. On wie dobrze, że jeżeli pójdzie za daleko, to trzeba się wycofać. Wycofywał się z wielu swoich decyzji, które łamały unijne prawo, pod wpływem Komisji Europejskiej, bo stwierdzał, to za drogo kosztuje, bo stwierdzał, przyznawał się nawet do pomyłki, a przypominam, że miał większość konstytucyjną w przeciwieństwie do Prawa i Sprawiedliwości. No właśnie, ponoć niektórzy politycy Fideszu krytykują Jarosława Kaczyńskiego. Ja nie wiem, czy to prawda. Nie no, politycy Fideszu, ja mam wielu przyjaciół w Fideszu, bo przecież to my jesteśmy z nimi w jednej grupie politycznej. Oni traktują PiS całkowicie instrumentalnie. Niektórzy się nawet z PiSu podśmiewują. Mówią, no wreszcie, dobrze, mamy tych pożytecznych idiotów, oni wyjdą na pierwszy front, nimi się zajmie Unia Europejska, a my będziemy robili swoje, pragmatycznie. I jeszcze jedno przypominam, że jeżeli chodzi o te najważniejsze kwestie dotyczące sankcji wobec Rosji, polityki energetycznej, my akurat z Węgrami mamy inne zdanie. A Prawo i Sprawiedliwość myśli, że będzie tylko i wyłącznie tworzyć koalicję z Węgrami, ewentualnie będzie budował jakąś koncepcję totalnie archaiczną i anachroniczną między morzem, budując jakiś taki sojusz państw regionu. No, to widać gołym okiem, że Prawo i Sprawiedliwość w ogóle nie wie, jak się robi politykę europejską, bo tu są potrzebne zmienne koalicje. Czasem się z Niemcami, Francuzami, czasem z Hiszpanami. Oczywiście gra się też z państwami naszego regionu, ale akurat w tych ważnych sprawach tu mamy, mówię, Rosja, energia, mamy zupełnie inne zdanie z Węgrami. Natomiast próba robienia takiego stałego sojuszu z naszymi państwami regionu, no to widać, że to jest A, anachronizm, B, jakieś kompleksy i kompletnie niezrozumienie tego, czym jest Unia Europejska. A ja bym nie chciał, mimo że Viktor Orban, znam go osobiście, nie chciałbym być zależny od Viktora Orbana i od jego polityki. Dlatego, że Viktor Orban jest również politykiem dosyć cynicznym. Aleksander Kwaśniewski mówił, że rachunek Prawa i Sprawiedliwości. On jest, bo to jest człowiek, którego ja osobiście, mimo że nie podzielam, że tak powiem, jego filozofii politycznej, ja go osobiście lubię, bo to jest człowiek, który jest pragmatykiem, który potrafi zaczarować, który potrafi się przyznać do błędu, który potrafi powiedzieć, słuchajcie, to musiałem powiedzieć, ale myślę zupełnie inaczej, przecież nie będę próbował stawać okoniem całej Unii, tutaj zdecydowanie popieram wasze stanowisko. On potrafi grać, bo jest pragmatykiem. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość przypomina, tak jak powiedziałem, no te zagubione dzieci, które się ślizgają w tej za dużej dla siebie wannie i nie potrafią sobie radzić z tego typu wyzwaniami. To jak pan sądzi, co Jarosław Kaczyński chce ugrać? Znaczy, niektórzy interpretują tą całą zadymę wokół Trybunału Konstytucyjnego tak, że Kaczyński jak to, chce co on chce ugrać? Zobacz. Prezesa Rzeplińskiego. No na pewno chce dotrwać. Po pierwsze chce, żeby był spokój w tej chwili, jak przyjeżdża papież, jak mamy szczyt NATO. A później na pewno chce dotrwać do końca kadencji prezydenta Rzeplińskiego. Ja myślę, że główny zamysł jest prosty. Chodzi o tak daleko idący podział w polskim społeczeństwie i wykopanie tak głębokiego rowu, żeby w 100% utwardzić ten swój elektorat i również wszystkich posłów Prawa i Sprawiedliwości niejako wmieszać czy pobrudzić im ręce łamaniem prawa i łamaniem konstytucji, tak żeby nie było odwrotu. Tak, żeby się stworzył pewien zamknięty zakon, który po prostu pójdzie na wojnę i roztrzaska się nawet o ścianę, jak będzie trzeba. No bo jeżeli się mówi o tym, że opozycja to są zdrajcy, to nie patrioci, kiedyś byliśmy tylko złodziejami, teraz się okazuje, że jesteśmy wszystkim co najgorsze. No to jak po tym normalnie rozmawiać? I proszę zobaczyć, jaka nie jest polaryzacja społeczeństwa. Ja wiem jedno, mnie nigdy nikt nie zaczepiał na ulicy Warszawy, żeby ze mną porozmawiać. W tej chwili ludzie do mnie podchodzą i chcą ze mną rozmawiać. Cześć, dzięki Bogu i tym wszystkim z Państwa, którzy do mnie podchodzą, dziękuję. Z pozytywnymi komentarzami, takimi zagrzewającymi do boju i żeby się nie poddawać i żeby dyskutować, ale część też bywa agresywna, bo Jarosław Kaczyński wykopuje wielki rów między Polakami i potem już jest jasny podział, bo jeżeli ktoś jest inny, to jest trochę co innego. Jeżeli ktoś jest złodziejem, to jeszcze można z tym dyskutować. Jeżeli ktoś jest zdrajcą,
nie jest patriotą, nie jest Polakiem, no to jak z kimś takim rozmawiać? I ja myślę, że o to chodzi Jarosławowi Kaczyńskiemu, żeby mieć ten swój żelazny, twardy elektorat, który ewentualnie będzie próbował rozszerzać poprzez kupowanie głosów pieniędzmi, co doprowadzi też do katastrofy gospodarczej prędzej czy później, a przy okazji no, mieć tą swoją legitymację do rządzenia na tyle silną, żeby tej władzy jak najdłużej nie oddać. Mówiliśmy o Węgrach rządzonych przez Viktora Orbana. Właśnie Polskę i Węgry przywołał ostatnio były prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton podczas wiecu wyborczego. Mówił to oczywiście w kontekście zagrożenia, jakie stanowi Donald Trump. Ale no, niebezpiecznie znaczy, przez przypadek wymienił te dwa kraje. Nasi partnerzy są bardzo zaniepokojeni tym, co dzieje się w Polsce. Ja oczywiście powiem, że Clinton przesadził, porównując nas do putinowskiej demokracji. Jeszcze tam nie jesteśmy i każda przesada nie jest dobra, bo łatwo ją wtedy ośmieszyć i wykorzystać. Ale Clinton, jak wielu polityków zachodnich, jest bardzo zaniepokojony tym, co się dzieje w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że Stanom Zjednoczonym, Unii Europejskiej potrzebna jest silna Polska w Unii Europejskiej, która jest pewnym warunkiem bezpieczeństwa w naszym regionie, która może wpływać na politykę europejską, a nagle Polska się marginalizuje. Polska słaba w Unii Europejskiej nie jest żadnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych. Myśmy z roku na rok byli coraz bardziej interesujący dla Ameryki, coraz bardziej ważnym partnerem, nie dlatego, nie ze względów sentymentalnych, nie dlatego, że lubią Polaków, bo oni prowadzą realpolitik, tylko dlatego,